Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam Was na kanale Świat Gwiazd. Znajdujemy się obecnie w Gałkowie, stadninie koni Ferensteinów, gdzie od kilku dni odbywają się zawody jeździeckie. Zapraszam Was serdecznie na relację z tego wyjątkowego wydarzenia. Na zawodach jeździeckich w Gałkowie. Pierwsze pytanie, czy ty w ogóle lubisz konie? Bardzo. Wiesz, ja tu jestem nieprzypadkowo, bo ja chyba 10 lat już przyjeżdżam do Gałkowa, a to na Gałkowo Masters, a to Hubertus, a to w międzyczasie też Karolina Kraśko uczyła mnie jeździć konno tutaj, więc to taki romans prawdziwy. Ja się uczyłam raz jeździć na koniach do roli. Uczyła mnie zresztą Karolina Ferenstein-Kraśko tutaj w Gałkowie i poprzez tą przygodę z końmi jakby zaczęłam tutaj przyjeżdżać i w efekcie poznałam mojego męża, więc zasadniczo jest to dość blisko połączone z moim jakby szczęściem w sferze prywatnej. Pamięta Pani swój pierwszy raz na koniu? Oczywiście, że nie, bo pewnie miałam wtedy z 2 lata. Byłam bardzo mała, jestem czwartym pokoleniem jeźdźców w mojej rodzinie. To jest bardzo, bardzo długa tradycja i hodowla koni, i prowadzenie stadniny, opieka nad nimi to są dziesiątki lat, zanim się wyhoduje tego wspaniałego rumaka, więc dzięki moim rodzicom, moim dziadkom rzeczywiście ta historia przez kolejne pokolenia w mojej rodzinie jest kultywowana. Z tego, co słyszałam, dzisiaj pełnisz tutaj szczególną rolę. Razem z Joanną Przetakiewicz pełnicie rolę jurorów i wybierzecie najpiękniejszy kapelusz czy też fascynator. Co będziesz brał pod uwagę? Wiesz co, fajnie, bo to jest chyba kolejny raz zasiadam w takiej bardzo przyjemnej kapitule. Ja zawsze biorę pod uwagę całość, czyli pomysł, całą stylizację, oczywiście kapelusz czy fascynator, no to jest bardzo ważne, ale cały strój jest bardzo istotny i taka całościowa stylówka pod to. Gałkowo już od lat stało się takim polskim Ascot. No jest to wspaniała tradycja. To jest też coś takiego cudownego, kreatywnego, magicznego, takiego zupełnie spoza takiego zwykłego dnia, więc super pomysł i zresztą jak widać tutaj po tylu dziewczynach, po tylu osobach, naprawdę widać, jaką sprawia im to przyjemność. Kiedy ja o tym wszystkim słucham i kiedy tu jestem, to wszystko wydaje się być ogromnym przedsięwzięciem. Czy trudne jest zorganizowanie takiego wydarzenia? Rzeczywiście tak jest, że ta infrastruktura, żeby to wszystko powstało, tworzy się miesiącami. Tak naprawdę kończymy jedne zawody i zaczynamy przygotowywać już następne po 2 dniach odpoczynku. Ja się inspiruję tym sportem w swoim stylu ubierania się często i też mamy różne mody na dziedzinę sportu. To jest taka dziedzina ponadczasowa i ona zawsze będzie i zawsze będzie kojarzyła się z klasą i elegancją i wkładanie takich małych elementów właśnie z tego jeździectwa jest wspaniałe i każdy może to zrobić i każdy może to wykorzystać. Mamy tutaj mnóstwo polskich gwiazd. Czy można powiedzieć, że to Pani zraziła te nasze polskie gwiazdy miłością do tego sportu? Ja myślę, że wszędzie na świecie jest mnóstwo gwiazd i osób z tak zwanej śmietanki towarzyskiej świata czy biznesowej, które kochają konie. W tej chwili jedną z najlepszych amerykańskich zawodniczek i olimpijką jest córka Bruce'a Springsteena, Jessica Springsteen, córka Billa Gatesa, czy córka Bloomberga. To wszystko są wspaniałe amerykańskie amazonki, które pokochały konie. Więc myślę, że Polska, która jest rozwijającym się krajem, również ma bardzo podobną historię. Ludzie, którzy kochają piękno, kochają naturę i szukają czegoś w życiu więcej takiego bardziej wartościowego, to rzeczywiście jeździectwo i konie stają się im bliskie.
mówimy o dzieciach gwiazd, a nie jest tajemnicą, że pani i pan Piotr Kraśko także mają swoje pociechy. Czy one także kochają konie? Tak się złożyło, że nasze dzieci również jeżdżą konno. W tej chwili w zawodach sportowych startuje nasz najstarszy syn. Jest mistrzem Polski sprzed 2 lat juniorów. Gratulujemy. Dziękuję serdecznie. No i tak się złożyło, że mnie również namówił do powrotu do sportu i tu w Gałkowie miałam swój debiut w finale Mistrzostw Młodych Koni. I to też było dla mnie bardzo ważne. Zająłem 4. miejsce dzisiaj, więc też mam podwójny powód do świętowania. Ja bardzo lubię ten teren tutaj, ponieważ jest tutaj ta przyroda genialna i dużo ciszy. No dzisiaj więcej hałasu ze względu na zawody, ale to też jest dla mnie taki bardzo estetyczny sport i odbieram go w ten sposób właśnie. A same konie, czy są bliskie twojemu sercu? No ja nigdy nie jeździłem, ale uwielbiam się patrzeć na nie i tu można sobie spacerować między tymi łąkami, one się pasą i tak pięknie wyglądają i są bardzo takie przyjacielsko nastawione, także można dojść, pogłaskać, uwielbiam kontakt z nimi. Dla mnie w ogóle Gałkowo Masters to zawsze rozpoczęcie lata. I jeszcze piękne Mazury i słońce. Naprawdę to jest bardzo przyjemnie. Kto był, to wie. Kto jeszcze nie, to mam nadzieję, że go zachęcimy. Dzień pełen pięknych emocji. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, lecz jestem przekonana, że do Gałkowa wrócimy jeszcze nie raz. Do zobaczenia.